Dziękuję Państwu. Dzisiejsze spotkanie, może będę mówił bez mikrofonu, bo i tak nie słychać. Dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy nie bez powodu balladą Rotmistrzu Pileckim autorstwa Lecha Makowieckiego. Autor tego utworu podarował go stowarzyszeniu za darmo do wykorzystania przy różnych okazjach. Będzie jeszcze dzisiaj okazja do tego, żeby powiedzieć przy jakich okazjach i dlaczego tak się stało. Niemniej bardzo się cieszymy, że możemy ten piękny utwór wykorzystywać i o postaci rotmistrza przypominać. Dzisiaj spotykamy się na wieczorze autorskim z panem Tadeuszem Płużańskim. Zapraszamy serdecznie. Pan Tadeusz przyjechał do nas z Warszawy. Na co dzień jest szefem działu Opinie Super Expressu, ale także publicystą Najwyższego Czasu i Gazety Polskiej, autorem książki Bestie, ja może to pokażę, takie grube to misko, o komunistycznym aparacie terroru. Rzecz absolutnie wyjątkowa, jeszcze powiem o tym parę zdań za chwilę. Na razie w kwestii porządkowej, cały czas ta książka jest do nabycia tutaj z boku na stoisku. Książka kosztuje 50 zł, ale mamy też bardzo ciekawe płyty o żołnierzach wyklętych. Płyty kosztują tylko 10 zł. Ponieważ mamy działające mikrofony, więc absolutnie nie będzie nam przeszkadzać, jeżeli Państwo nawet w trakcie tego spotkania będziecie podchodzić do stoliczka i kupować po cichu, a po spotkaniu autor będzie do Waszej dyspozycji przez powiedzmy 20 minut, żeby zamienić z nim parę zdań i zdobyć autograf. Może usiądziemy, bo to taka konwencja będzie nam bardziej, to zapraszam tutaj, będzie nam bardziej odpowiadała. W kwestii porządkowej powiem Państwu jeszcze, że dzisiejsze spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy współudziale Klubu Myśli Politycznej, Społeczno-Politycznej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Rotmistrza Pileckiego i przy współudziale Biblioteki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, w której pięknym gmachu się znajdujemy. I jeszcze tylko kilka podziękowań. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie wsparcie sponsorów. Dziękuję Jeremiemu Nieśpielakowi i Pawłowi Gieleckiemu z restauracji Teatralna. Myślę, że to spotkanie jest wyjątkowe, dlatego że spotykamy się we wnętrzu mainstreamowym z przejawem kultury alternatywnej, która w Polsce znowu jest dość mocno obecna. Tej książki nie kupicie Państwo w księgarniach, dlatego korzystajcie z okazji dzisiaj. Tej książki nie widać w mediach mainstreamowych, nie była recenzowana, nie była opiniowana. Ona funkcjonuje niejako w obiegu, nie chcę go nazywać drugim, w obiegu alternatywnym. A dlaczego warto ją kupić? Bo takiej pozycji nie znajdziecie. To jest książka dlatego tak wartościowa, że pojawia się na niej kilkaset nazwisk oprawców komunistycznych, może nawet więcej, ale również pojawia się kilkaset nazwisk bohaterów, żołnierzy niepodległych, żołnierzy wyklętych, ofiar tych oprawców. Bo jak byli kaci, były ofiary, byli kaci. W naszej rzeczywistości dziwnie kaci się gdzieś rozpłynęli, natomiast ofiar do dziś szukamy. Rozpoczęły się ekshumacje, były we Wrocławiu, były na Łączce w Warszawie, ekshumacje IPN-owskie. Wreszcie szukamy szczątków ofiar systemu komunistycznego, naszych żołnierzy wyklętych. Dlatego tak szerokiego kompendium wiedzy o początkach władzy ludowej w Polsce Państwo nie znajdziecie. Rzecz o tyle warta polecenia, że jest pisana językiem przystępnym, reporterskim, bez przypisów, a mimo to nie jest to lektura łatwa. Wymaga skupienia, wymaga uwagi, wymaga pewnej dozy samozaparcia, żeby z tą trudną historią się zmierzyć. Ja, żeby nie zanudzać, chciałbym oddać głos autorowi, natomiast na początek poprosiłbym, żeby powiedział coś nam o swojej rodzinie, bo to jest też bardzo ciekawa historia. Dziękuję bardzo. Może spoczniemy rzeczywiście, jeśli takie było hasło. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi jest miło, że mogę gościć w Oświęcimiu. Byłem tutaj kiedyś, pan doktor Cyra zresztą pamięta, bo się spotkaliśmy, wtedy oprowadzał mnie po obozie i to pamiętam jako bardzo, może niemiłe, to jest złe słowo, ale
ale frapujące doświadczenie. Pan doktor Cyra, jeśli jesteśmy przy nim, był też łaskaw napisać parę słów wstępu do książki, za co już dziękowałem, a jeszcze raz serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, także no, jest mi niezmiernie miło gościć w Oświęcimiu w tak pięknej bibliotece. Kiedy byłem tu po raz pierwszy, jeszcze tego budynku nie było, a jest naprawdę, no, jest się czym chwalić. Pan Bogdan tak wspaniale przedstawił moją książkę, że właściwie ja już mógłbym teraz się nie odzywać, bo powiedział właściwie w pigułce wszystko, co jest najważniejsze. Ja tylko próbowałem zachęcić. Dziękuję bardzo za ten wstęp. I wywołany do tablicy, może rzeczywiście opowiem Państwu o jednym z powodów, dla których ta książka powstała. Rzeczywiście jest to powód rodzinny. Państwo widzieli na planszach zdjęcia ilustrujące piosenkę o rotmistrzu Pileckim. Tam również się pojawia mój ojciec na ławie oskarżonych już po wojnie. Jest kilka ujęć, na których jest cała ława oskarżonych. Witold Pilecki jako główny oskarżony, jak Państwo wiedzą. Tadeusz Płużański, mój tato właśnie, jako drugi oskarżony, też z karą śmierci. Maria Szelongowska, jedyna kobieta w tym głównym procesie, jako też zagrożona karą śmierci. I jeszcze kilka osób, które dostały szczęśliwie niższe wyroki. Siedzą wspólnie, zostali uwiecznieni na fotografiach robionych zapewne przez Urząd Bezpieczeństwa. Są też takie ujęcia, na których rotmistrz zeznaje, a reszta siedzi właśnie na ławie oskarżonych. Dlaczego są to zdjęcia z pewnością robione przez Urząd Bezpieczeństwa? Powód jest prosty. No, ten proces był obsługiwany właśnie przez UB, kontrolowany przez UB. Właściwie Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie w postaci Józefa Goldberga-Różeńskiego, szefa Departamentu Śledczego, jak i jego przełożonych, czyli Romana Romkowskiego i Stanisława Radkiewicza, oni prowadzili tę sprawę po prostu. Oczywiście to nie jest też tak, że oni decydowali o wyrokach, bo decydowali o wyrokach, decydowały jeszcze wyższe czynniki, czyli po prostu Bolesław Bierut był tutaj głównym zainteresowanym w likwidacji tejże grupy, przede wszystkim w likwidacji rotmistrza Pileckiego, a można powiedzieć też, że Bierut też nie działał samowolnie, tylko to wszystko było ustalone jeszcze wyżej, czyli przez czynniki moskiewskie. A Pilecki był na tyle niebezpiecznym wrogiem ludu, jak to się ładnie określało, że na jego śmierci zależało prawdziwym mocodawcom sytuacji po 1944-1945 roku w Polsce, czyli Moskwie po prostu. Tak? To był ten nasz okupant, który tego się właściwie tak nie stawia, prawda, tych spraw w ten sposób, że to, prawda, mieliśmy okupację niemiecką, a potem przyszła nowa Polska, prawda? Ja te sprawy widzę diametralnie różnie. To oczywiście nie była żadna nowa Polska, żadna inna Polska, demokratyczna Polska, ludowa Polska, tylko to po prostu była druga, tylko sowiecka okupacja. To jest bardzo ważne, żeby te sprawy, moim zdaniem, żeby te sprawy tak widzieć, prawda? Bo jeżeli spoglądamy
spoglądamy na te lata powojenne i na PRL jako taki inny byt i inny rodzaj państwowości polskiej, no to wpadamy w pewien rodzaj pułapki, prawda? Mówi się nam często, że do dziś się nam mówi w mainstreamowe media, jak to pan Bogdan określił, bardzo lubią określenia typu wojna domowa, na przykład, że w Polsce trwała wojna domowa. No ja całkowicie się nie zgadzam z tym określeniem, no bo wojna domowa zakłada jednak walkę dwóch stron, z którym jednak obu zależy na Polsce, prawda? One mają inne pomysły na urządzenie tego kraju, ale to jest ten główny cel, prawda? Żeby urządzić Polskę według tych pomysłów i urządzić ją według racji polskich właśnie. A tutaj mieliśmy jednoznacznie dwie strony medalu, czyli z jednej strony byli Polacy niepodległościowcy, którzy tę Polskę właśnie mieli w sercu, o tę Polskę walczyli, nawet oddawali za nią życie, tak jak rotmistrz Witold Pilecki. A z drugiej strony mieliśmy potęgę sowieckiego imperium po prostu. I ich, no niestety znaleźli się ludzie, którzy, Polacy, którzy służyli temuż okupantowi. To jest bardzo smutne. Myślę, że no, w innym wymiarze to zostało rozliczone, prawda? Ich intencje, ich działania. Bo w wymiarze ludzkim niestety kara ich nie, większości nie spotkała. Właśnie tych oprawców, te bestie uniknęły odpowiedzialności jakiejkolwiek. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że ci niepodległościowcy podjęli właściwie beznadziejną walkę z tymże imperium. Ona z dzisiejszej perspektywy patrząc nie miała żadnych szans powodzenia, ponieważ no, jak się, prawda, szacowana na około 200 tysięcy i to też przez kilka lat, może się przeciwstawić potędze właśnie Stalina, tak? Potędze jego NKWD, jego administracji, prawda? Cały sztab ludzi, tych tak zwanych sowietników, został tutaj sprowadzony do Polski i oni instalowali ten system przy pomocy właśnie polskich niestety sługusów, bo znaleźli się też tacy. To tak, drodzy Państwo, na początek, żeby Państwo poznali moje podejście do tych spraw, prawda? Że dla mnie to jest jednoznaczne, że jest okupacja i że jest i Polacy, żołnierze wyklęci, jak to się ich nazywa, a właściwie powinno się nazywać żołnierzami niezłomnymi, bo to byli ci, którzy nie złożyli broni, często walczyli z Niemcami, a potem im przyszło walczyć dalej z Sowietami. I oni właśnie stawili opór temu, tej wielkiej machinie zbrodni sowieckiej. Może wrócę, drodzy Państwo, do tych historii rodzinnych trochę, bo tata rzeczywiście był bliskim współpracownikiem rotmistrza Pileckiego, był jego kurierem, jeździł z meldunkami zdobytymi tutaj na terenie Polski, zdobytymi przez tą grupę określaną mianem szpiegowski potem przez tamtejsze władze. Jeździł z Warszawy do Ankony. A w Ankonie co było? Był sztab drugiego korpusu Polskich Sił Zbrojnych generała Andersa. Ta grupa podlegała bezpośrednio Andersowi. I ojciec przez zieloną granicę jeździł właśnie z grypsami ukrytymi w różnych miejscach. Przez zieloną granicę, czyli przez las po prostu, tak? To się tak ładnie nazywa, zielona granica. Ale przez te dwa lata pierwsze powojenne, czyli do 1947 roku, czyli w okresie, kiedy ta grupa działała, te granice jeszcze tak szczelne nie były, więc można się było
można się było przedostać. No i jeździł tak w dwie strony, aż do maja 47, kiedy nastąpiły aresztowania. Aresztowano od razu właściwie wszystkich. Całą grupę, całe kierownictwo, można powiedzieć, tak? No bo tam jeszcze było wiele osób, które współdziałały też, współpracowały z tą grupą. Wszyscy trafili oczywiście na Mokotów, do więzienia, do aresztu śledczego na ulicy Rakowieckiej. No i od razu zostali poddani obróbce, można powiedzieć, przez sympatycznych panów, często w mundurach Wojska Polskiego. I to było szczególnie, drodzy Państwo, smutne dla tych naszych bohaterów narodowych, no bo tak trzeba ich nazwać, tych żołnierzy wyklętych właśnie, że oni się spotykali w tym więzieniu właśnie też z oficerami, prawda, wydawałoby się z oficerami polskimi. Oni oczywiście nie byli polskimi oficerami, ten mundur był jakże mylący. Ale pierwsze wrażenie było takie, że w wielu przypadkach, że to no Polak przed tobą stoi i chyba on ci nic takiego nie zrobi, prawda? Jak może Polak katować Polaka? Bardzo, bardzo szybko się okazywało, że oczywiście jest inaczej, że nawet Sowieci w mundurach polskich byli poprzebierani. Ale jak mówię, no to było psychologicznie był to bardzo, bardzo trudny moment i ojciec też mi o tym opowiadał, prawda, że a wcześniej siedział za Niemca w obozie w Stutthofie. Nie było to może takie piekło jak tutaj w Auschwitz, no ale też nie był to obóz, prawda, nie był to dom czasowy na pewno. I tam też siedziały różne dantejskie historie, ale tam było to wszystko jasne, tak? Był Niemiec i więzień, w tym przypadku, prawda, Polak, a tutaj te różnice już na początku się rozmywały trochę, tak? Szybko okazało się, że ta grupa wyjątkowo jest ważna dla bezpieki i dla kierownictwa partii, państwa, o czym mówiliśmy. I to śledztwo rzeczywiście było bardzo, bardzo brutalne. Ja może zanim zaczniemy jeszcze o śledztwie mówić, bo będę chciał jednak wejść w ten wątek, to taki symboliczny epizod państwu opowiem tylko. W ubiegłym roku realizowaliśmy film dokumentalny o zbrodni w Piaśnicy na Kaszubach. W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych wcześniej aresztowano całą elitę polską wybrzeża. Inteligencję, wojskowych, pocztowców, kolejarzy, no wszystkich, którzy coś wnosili i aktywnych jakoś społecznie. Więc setki, tysiące ludzi aresztowano błyskawicznie, po czym po krótkim więzieniu ich w różnych miejscach przewieziono ich do lasów piaśnickich, gdzie mordowano ich w ciągu następnych miesięcy. Szacuje się, że na całym Pomorzu Gdańskim w pierwszych miesiącach okupacji zamordowano ponad 60 tysięcy Polaków. Także to było bardzo dojmujące. To taki eksperyment wykorzystywania lasów do masowych morderstw, który później bardzo często powielano. Natomiast to było charakterystyczne. Po wojnie mamy relacje świadków i z takimi relacjami, żeśmy się tam spotykali, dramatycznymi, że ci ludzie, którzy stracili najbliższych właśnie w Piaśnicy, potem kiedy mieli kontakt z UB, słyszeli od tych oficerów, no, używamy cudzysłowu, nazywając chłopaków oficerami, mimo że oni formalnie te stopnie posiadali, słyszeli takie słowa, a Niemcy za nas tylko dobrą robotę zrobili. Ta sama grupa ludzi była wrogami okupanta niemieckiego i była wrogami najeźdźcy sowieckiego, tych, którzy zaprowadzali tutaj w imieniu Sowietów ten zbrodniczy system. Bo my niestety wciąż nie mamy pełnej świadomości równowagi tych zbrodniczych systemów, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Mnie się wydawało, że w momencie, kiedy pod koniec lat 90. wyszła książka Czarna Księga Komunizmu i zaczął funkcjonować IPN, że to się jakoś jednak mocno przewartościuje. Dziś się okazuje, że to były takie płonne nadzieje,
i w dalszym ciągu w tych mediach oficjalnych i w takim przekazie oficjalnym obowiązuje to, o czym mówił pan Tadeusz przed chwilą, że próbuje się nam wmawiać, że to była wojna domowa, jakaś równowaga tych systemów. Nie było tak. A teraz spróbujcie sobie państwo wyobrazić, ja bym teraz poprosił właśnie naszego gościa o próbę, może dość karkołomną, ale jednak, przeprowadzenia państwa przez system komunistyczny, system terroru, represji. Czyli wyobraźmy sobie, że trafiamy do niewoli i stajemy przed obliczem śledczego. Jak wyglądały śledztwa? Kim byli ludzie, którzy te śledztwa prowadzili? Jaki mieli zasób wiedzy, umiejętności, jakie mieli, krótko mówiąc, kwalifikacje? I do czego zmierzamy? Rzeczywiście, drodzy państwo, zadanie nie jest łatwe, ale w książce tym osobom dużo miejsca poświęcam. Właściwie to jest opisanie tychże bestii, tychże potworów, no jest główny, było głównym moim celem i ich drogę życiową, osiągnięcia tak zwane, prawda, i kariery przede wszystkim opisuje, bo wydaje mi się, że to jest ten brakujący element cały czas naszej historii. Także trochę wiemy o naszych bohaterach, trochę wiemy o Pileckim, trochę wiemy o Fildorfie, wiemy coraz więcej, o Upaszce, o Zaborze, kto to byli, prawda, kto to byli w ogóle żołnierze wyklęci. Ta wiedza jednak do nas dociera. Natomiast bardzo mało wciąż wiemy o tej drugiej stronie, o tych właśnie mordercach, o tych oprawcach, o tym całym wielkim sztabie ludzi, którzy pracowali właśnie na to, żeby naszych bohaterów represjonować, a bardzo często mordować. I przechodząc do początku śledztwa, prawda, no to było oczywiście następowało jeszcze wcześniej aresztowanie, prawda, wydał nakaz aresztowania. Był to prokurator, a bardzo często prokurator wojskowy. Następnie oczywiście dochodziło już do aresztowania, zajęcia całego mienia. Bardzo często w mieszkaniach tych aresztowanych jeszcze długo robiono porządki, prawda? Często jeszcze trwał kocioł, że Anusz Widelec, ktoś tam jeszcze przyjdzie i można będzie też go aresztować. No i potem następował już ubecki magiel właściwie. Tak? Oczywiście było tak, że byli ci dobrzy i ci źli, prawda? Lepsi, można powiedzieć. Udawali, prawda? Udawali lepszych. W przypadku Pileckiego wydaje mi się i tej całej grupy, że oprócz takich właśnie ewidentnych potworów, takich no, zbrodniarzy, którzy właściwie ich celem było bicie, katowanie, maltretowanie, wyrywanie paznokci. Pan Bogdan ma tam książkę Moczarskiego, prawda, w ręku. Tu jest opisanych wiele metod śledczych. On na swoim przykładzie opisał, jakie to metody były stosowane, prawda. No to są potworne rzeczy. I takim śledczym rotmistrza Pileckiego, o którym będę chciał państwu jeszcze więcej opowiedzieć, był zapewne Eugeniusz Chimczak, tak się ten człowiek nazywał. Wyjątkowy potwór, bestia, człowiek bez żadnych skrupułów, właściwie człowiekiem nawet trudno go nazwać, no bo to było zło wcielone, prawda? To był prymitywny dosyć oprawca, którego właśnie celem było wybicie z więźniów wszystkiego, co się dało. Z drugiej strony mieliśmy postać Mariana Krawczyńskiego, który robił za takiego lepszego trochę. On się może trochę mniej znęcał. On bardziej metodologicznie podchodził do sprawy, bardziej technicznie. On jest na przykład autorem aktu, znaczy współautorem, tak, aktu oskarżenia wobec całej grupy, jest podpisany pod tym aktem oskarżenia obciążonym najcięższymi wyrokami, właśnie z wyrokami śmierci włącznie. I można sobie
Właśnie to była też taka gra, prawda, że Chimczak bił, a Krawczyński próbował perswadować, że jednak się, jak się przyznacie, to prawda, ten Chimczak nie będzie bił, albo będzie łagodniejszy. No, oni rozgrywali tak też, próbowali rozgrywać więźniów w ten sposób. I co ciekawe, drodzy Państwo, obaj ci panowie zmarli dopiero przed chwilą. A proszę zwrócić uwagę, ile lat tak zwanej wolnej Polski my mamy. 23 III RP nam stuknęło w tej chwili. Marian Krawczyński zmarł 2 lata temu. Nieścigany w żaden sposób przez wymiar sprawiedliwości dzisiejszej Polski. Eugeniusz Chimczak w październiku tego roku zmarł półtora miesiąca temu. Eugeniusz Chimczak zasiadł co prawda na ławie oskarżonych w słynnym procesie Humera. To jest połowa lat 90., kiedy nasze państwo próbowało osądzić zbrodnie stalinowskie. Próbowało z takim efektem, że 12 tam zasiadło na ławie oskarżonych z Adamem Humerem na czele. Zapadły wyroki, rzeczywiście, wyroki bardzo niskie, w drugiej instancji zweryfikowane jeszcze, z tym, że no, najważniejsza sprawa, czyli kara się nie dokonała, ponieważ ci panowie nie trafili do większości zakratki. Adam Humer tylko na moment znalazł się na Rakowieckiej, gdzie podobno, tam gdzie pracował, prawda, po wojnie i tam z tego co słyszałem oddawano mu pokłony jeszcze prawda, nasz naczelnik tutaj się zjawił, więc wiele osób jeszcze go pamiętało, jego pracowników po prostu, tak. I cóż, i Chimczak w ogóle nie trafił za kraty, mimo że miał wyrok 7 lat więzienia. No bo oczywiście się okazywało, że wszyscy są bardzo, bardzo chorzy, cierpią na wiele dolegliwości i nie mogą odbywać nawet tej symbolicznej kary, prawda? I Eugeniusz Chimczak zmarł teraz i właściwie no, nic, prawda, z tego. Był wyrok, ale nic z tego właściwie nie wynika. Tak on nawet nie poczuł przez chwilę, prawda, jak to jest być po tej drugiej stronie. Więc mówiąc prawdę, mnie to szczególnie boli, no, ze względu na to, że się zajmuję tymi sprawami od lat, ze względu na tatę, że ci ludzie, którzy robili wszystko właśnie, żeby ojca wykończyć, nie ponieśli w III Rzeczpospolitej żadnej kary. Dla mnie to jest rzecz skandaliczna, nie do przyjęcia. No, więc oprócz tych względów osobistych, to jest drugi powód, dla którego ja napisałem tę książkę, że skoro wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie, nie może, nie chce tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności, to ja chociaż o nich napiszę, prawda? Żeby jakikolwiek ślad ich zbrodniczej działalności pozostał, żeby to nie, prawda, nie była biała plama w historii, bo niestety do tego zmierzamy, że te lata, nie tak odległe w sumie, prawda, lata powojenne, są bardzo mało znane, tego nie uczą w szkołach, na przykład. Program edukacji młodzieży nie obejmuje tego okresu, prawda? A jeżeli nawet by obejmował, to się obawiam, że mielibyśmy właśnie postaci piękne, bohaterskie, ale już o drugiej stronie nie można by było mówić. Prawda? Tu dotykamy, drodzy Państwo, problemu szerszego. Dlaczego tak się dzieje, prawda? Że ci oprawcy umierają bezkarni. Często też z wysokimi emeryturami, sięgającymi kilku tysięcy złotych. Rodzina Chimczaka, z tego co wiem, bo dostałem takie informacje, szykowała się do bardzo wykwintnego, że tak powiem, pogrzebu razem z asystą wojskową, razem z laudacją, razem z jakimś tam skrzypkiem. No? Tylko że się sprawa wydała i rodzina jednak stwierdziła, że no, zrobi to trochę skromnie. No?
Więc te środki, ci ludzie, prawda, właściwie opływają w luksusy, prawda? No a właściwie z jakiego powodu oni, prawda, opływają w te luksusy? Czy te emerytury, które oni dostają, są im należne? No oczywiście odpowiedź jest prosta, nie są należne, a jest to kolejny skandal naszego państwa, bo my przecież, no nie my, nasze państwo, właśnie trzecia RP, oferując im, prawda, dając im tak wysokie uposażenia, w gruncie rzeczy docenia tych ludzi cały czas, prawda? Tak jakby oni mieli niesamowite zasługi dla budowy, prawda, tego kraju. No oczywiście to jest piramidalna bzdura, prawda? No nie można doceniać, honorować szczególnie tak wysokimi uposażeniami tego typu ludzi. Ale oni jednak ciężko pracowali, ja sobie jednak ciężko pozwolę pracowali. Fragment odczytać. To jest niebywałe, państwo. Bo to warto sobie uzmysłowić, jak wyglądało to śledztwo. Bo my mówimy, że metody, 49 metod śledczych, nawet jak mówimy tortury, to sobie nie uzmysławiamy, czym to tak naprawdę było. Moczarski, który przesiedział w śledztwie wiele lat, oglądacie państwo serial Czas Honoru. Tam jeden z tych cichociemnych jest wzorowany na postaci Moczarskiego. Siedział w jednej celi z gestapowcem. Moczarski siedział ze Sztropem, z katem getta, przez ponad 2 lata w jednej celi. A Kowiec ze zbrodniarzem niemieckim. Dzielili ten sam los. No to wszyscy byli faszystami, jak tak, wiemy, prawda? Tak. Wszyscy byli faszystami, natomiast Kimczak jest jednym z bohaterów też tego opisu Moczarskiego. Ja państwu przybliżę, jak ta ciężka praca tych śledczych wyglądała. Ja uprzedzam, to jest dosyć drastyczne, to co pan Bogdan będzie czytał. No ale jednak spróbuję fragmencik go czytać. Bicie całego ciała, gdzie popadnie. Ręką, policyjną pałką gumową, drążkiem mosiężnym, drutem, drewnianą linką okutą metalem, kijem, batem, suszką i podstawą do kałamarza. Bicie szczególnie uczulonych miejsc ciała, nasady nosa pałką gumową, wystających części łopatek pałką gumową, podbródka w okolicy gruczołów, które obrzękają przy tym do rozmiarów świnki, pałką gumową, stawów barkowych pałką gumową, wierzchniej części nagich stóp w okolicy palców, batem obciągniętym w tak zwaną lepką gumkę, czubków palców rąk, suszką i podstawą kałamarza, czubków palców nagich stóp pałką gumową, obnażonych pięt, seria po 10 uderzeń na piętę pałką gumową kilka razy na dzień, wyrywanie włosów, już nie będę czytał szczegółów, skąd te włosy wyrywano i w jaki sposób, przypalanie rozżarzonym papierosem okolicz ust i oczu, płomieniem palców obu dłoni, miażdżenie palców obu rąk między ołówkami, miażdżenie palców stóp poprzez wskakiwanie butami na stopy, kopanie nóg i korpusu ciała, kopanie specjalnie w kości goleniowe, kłucie szpilką stalówką, szczypanie twarzy, siedzenie na kancie stołka, siedzenie na śrubie, która rani odbytnicę, skuwanie rąk od tyłu automatycznymi kajdankami, gimnastyka, przysiady aż do omdlenia, bieganie po schodach 20-30 minut, wielogodzinny karcer. Już nie będę wymieniał dalej. Do tego dochodzi brak widzeń z najbliższymi, nieinformowanie najbliższych o losie osadzonego, głodzenie, niepodawanie napoju przez kilka dni. Także to przebywanie w takim śledztwie krótki czas było niezwykle trudne, a przeżywanie wiele miesięcy łamało najtwardsze organizmy i charaktery. I było wiele przypadków, kiedy ludzie przyznawali się do absurdalnych zarzutów po to, żeby to śledztwo się już skończyło. I może wejdźmy na ten poziom, kiedy kończymy śledztwo i zaczynamy proces, bo często podczas procesu te zeznania były odwoływane, ale te procesy też nie przypominają w niczym absolutnie dzisiejszych procesów. To powiedzmy też o sądach na kółkach. Drodzy państwo, no jak po takim fragmencie, no jak nazwać tego typu działania? Jak nazwać osoby, które tak się zachowywały, prawda? Ja się spotkałem z określeniami tego typu, że no, ta twoja książka jest nie do przyjęcia. Właściwie przez sam tytuł już, prawda? Tytuł Bestie. No jak to Bestie? No przecież właśnie ta wojna domowa, przecież takie były czasy.
przecież trzeba było ten system budować, ktoś to musiał robić, prawda? A byli wrogowie rewolucji, z którymi po prostu legalne władze musiały zrobić porządek, prawda? I był to kraj uznany przez właściwie większość państw na świecie, no więc właściwie czego ja się czepiam, o co mi chodzi, jakie bestie, przecież właśnie to było państwo polskie, prawda? Ale taki fragment daje, myślę, właściwy obraz tego, jaki ten system był, jaka to Polska była, prawda? Jacy to byli ludzie, którzy temu zbrodniczemu, bardzo mocno podkreślam, systemowi służyli. To jest jedna sprawa. Dodam jeszcze, zanim przejdziemy do naszej palestry powojennej, że bardzo często i w przypadku rotmistrza Pileckiego też to niestety miało miejsce, jeszcze cięższe śledztwo odbywało się po wyroku. Pan doktor Cyra zapewne to potwierdzi, prawda? Są znane relacje więźniów, którzy byli sądzeni, na których proces był przywożony Pilecki. On już był właściwie nieprzytomny, prawda? Jego ciągnięto po ziemi, widać było, że ma połamane żebra, prawda? Ledwo widział. On już właściwie nie funkcjonował. Prawda? Czyli mieliśmy oficjalne śledztwo, prawda? Był wyrok, wszystko w zasadzie lege artis się odbywało, prawda? Taka była procedura, można powiedzieć. Co oczywiście też no, trzeba się do tego odnieść, prawda? Bo były metody bestialskie, procedury, to były pozory praworządności oczywiście. Ale w wielu przypadkach ci więźniowie dostawali prawdziwy łomot dopiero po, tak? kiedy już ta bezpieka mogła robić dokładnie, kiedy wiedzieli, że rotmistrz Pilecki zostanie stracony, już mogli z nim robić wszystko, prawda? Nawet dlatego, żeby się odegrać na nim, prawda? Żeby jeszcze bardziej mu dołożyć. Pan Bogdan też mówił o więźniach, kolejna sprawa, kolejny, wydaje mi się, bardzo ważny problem, o więźniach systemu niemieckiego, nie nazistowskiego, ja zawsze bronię tego, że to nie jest system nazistowski, tylko niemiecki i to są niemieccy zbrodniarze, a nie nazistowscy, bo określenie nazistowski rozmywa wszystko, tak? Właściwie nie wiadomo, kto to są ci naziści, za to mogą być równie dobrze Polacy. I co nam często też nasze mainstreamowe media właśnie sugerują. Także my jesteśmy odpowiedzialni, prawda? Polacy są odpowiedzialni za całe zło historii, prawda? Łącznie z obozami właśnie w czasie wojny, łącznie z obozami po wojnie i to jest tak w kółko, prawda? Wzbudzanie w nas poczucia winy, tak? Dlatego apeluję też do Państwa, żeby używać terminologii właściwej. To byli niemieccy zbrodniarze, prawda? Tak samo jak obóz w Auschwitz nazywa się niemieckim nazistowskim, co prawda, prawda? Jest ten dopisek obozem koncentracyjnym. To jest szalenie istotne dla nazwania tego, co się działo i że Niemcy są winni. Prawda? Ale z drugiej strony mieliśmy ten system właśnie sowiecki. I żeby spróbować porównać te systemy, to jest szalenie karkołomne zadanie. Natomiast ja bardzo lubię przywoływać słowa rotmistrza Pileckiego. Z jego perspektywy przynajmniej tak to wyglądało. On by wypowiedział w sądzie podczas krótkiego widzenia z rodziną właściwie jedno zdanie powiedział. Oświęcim przy tym to była igraszka, prawda? Przy tym, czyli przy tym, co wiadomo, o co mu chodziło, tak? O ten system powojenny, o tym, co zrobili z niego ci Polacy rzekomi, tak? Co zrobili z nim śledztwi, jak go upodlili, jak go właściwie załatwili, tak? Tego naszego bohatera właśnie. Bohatera walki z Niemcami, przecież dobrowolnego więźnia Auschwitz, no postaci niebywałej wręcz, tak? Tak się mu powojenna Polska odwdzięczyła, torturując go w śledztwie, wydając na niego karę śmierci, która została wykonana jeszcze na domiar wszystkiego. Prawda? Więc bardzo często było też tak, że właśnie ci żołnierze niepodległości
Pilecki nie jest tu odosobniony. Mieli tego typu spostrzeżenia, prawda, że ten system powojenny był jeszcze gorszy od systemu niemieckiego. Ta paleta zbrodniczych praktyk, prawda, wystarczy, żeby opisać to wszystko, prawda? Jest jeszcze jeden ważny, moim zdaniem, wątek, zanim przejdziemy do naszych sędziów i prokuratorów, ale wydaje mi się, że to jest też godne podkreślenia, że mimo wszystko system zbrodniczy, totalitaryzm niemiecki był przede wszystkim nastawiony na likwidację masową. To był system masowej zbrodni, takiej dosyć tępej zbrodni, ludobójstwo na szeroką, masową skalę. Natomiast system sowiecki, moim zdaniem, był bardziej wyrafinowany, bo proszę zwrócić uwagę, większość z tych naszych bohaterów właśnie drugiej konspiracji, większość przynajmniej tych wyższych dowódców Armii Krajowej, którzy potem trafili w ręce bezpieki czy informacji wojskowej, dostali propozycję współpracy najpierw. Prawda? Ich starano się przekabacić na właściwą, prawda, stronę, na stronę, prawda, komunistyczną, czyli zrobić z nich takiego, no oni mieli się stać ludźmi sowieckimi, prawda, homo sowietiku, znamy to określenie. Prawda? Stąd twierdzę, że ten system sowiecki był jednak trochę inteligentniejszy, bo starano się nie złamać tylko fizycznie. Oczywiście Niemcy też stosowali różne sztuczki, prawda? Natomiast system sowiecki niszczył psychicznie też bardzo, bardzo mocno, właśnie przez różne próby właśnie przekabacenia na drugą stronę. Przez też podejście do dosyć szczególne i bardzo wyrafinowane do rodzin. Ja Państwu opowiem, kończąc jeszcze wątek śledztwa, no jak to było w przypadku mojego taty. Ten słynny Ober-Ubek, którego już wspominałem, czyli Goldberg Różański, brat Jerzego Borejszy, od kultury zresztą, powiedział kiedyś tak, że my wiemy, że ty masz twardą D, natomiast w celi obok siedzi twoja żona. Żebyś miał tego świadomość, bo jak ty nie powiesz, to my z niej wszystko wybijemy. I to była taka metoda, prawda? Niemcy też to zapewne robili, prawda? Natomiast ten system sowiecki właściwie bazował na tym, tak? Ponieważ wiedział, że złapał ludzi niezłomnych, no to była dodatkowa forma udręki i szantażu, prawda? Bo bicie można było przeżyć, prawda? Najwyżej zabiją. Natomiast jeżeli się szantażuje rodziną, no to już jest sprawa grubsza. No i faktycznie, no ojciec miał świadomość tego, że obok, że jego żona jest obok w celi, prawda? Do tego była jeszcze w ciąży. No więc sytuacja jak gdyby no, podwójnie, czy jeszcze bardziej dramatyczna. No i cóż, i co robić w takiej sytuacji, prawda? No, skończyło się tak, że niestety żona ojca poroniła w tym więzieniu, prawda? Ojciec się, przynajmniej z dokumentów wynika, że się do niczego, prawda, nie przyznał, tylko do tego, prawda, co wszyscy wiedzieli, prawda? Tak samo jak Pilecki, tak samo jak cała reszta. No i skończyło się właśnie fatalnie, tak? No ale to była ta dodatkowa metoda udręki. Szczególnie ciężko z tej grupy Pileckiego przeżyła więzienie i całą tę sprawę, nie wiem, że szczególnie, ale na pewno bardzo mocno, Maria Szelongowska, czyli ta trzecia osoba współoskarżona i skazana na karę śmierci. Kary śmierci nie wykonano. Ona wyszła też w połowie lat 50. z więzienia i ona do końca życia zmarła na przełomie
dla tych dwóch systemów, czyli PRL-u i III RP, ona właściwie przez te wszystkie lata po wyjściu z więzienia, ona normalnie nie mogła funkcjonować. Ona miała taką traumę więzienną, że ona dobrze pamiętała, że ona wiedziała, kiedy Pileckiego, oni byli bardzo silnie też związani ze sobą, prawda? Ona była łączniczką rotmistrza. Spisywała też raport, prawda, z Auschwitz. Więc to był związek bardzo, bardzo taki, prawda, bardzo mocny. I ona dokładnie, ponieważ więźniowie nauki wiedzieli, kiedy kto jest wyprowadzony na egzekucję. Ona świetnie wiedziała, kiedy Pileckiego wyprowadzono na egzekucję. I ona do końca żyła właśnie prawda, tą straszną wiedzą, prawda? Dlaczego ja żyję, a jego zabili, prawda? Mój ojciec też wiedział, kiedy Pileckiego wyprowadzają na rozstrzelanie, prawda? Więc to są no, tragiczne ludzkie historie, prawda? Przechodząc, drodzy Państwo, do jeszcze zanim może do tych sędziów i prokuratorów przejdziemy, to słowo o tych bezpośrednich mordercach, o tych katach, którzy strzelali. Tak? Ja poświęcam trochę miejsca w książce temu. Było takich dwóch panów. Jeden się nazywał Piotr Śmietański, drugi się nazywał Aleksander Drej. Jeden nastąpił po drugim w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Przypuszczało się, że Śmietański wyjechał potem do Izraela. Okazało się później, że nie wyjechał jednak, tylko zmarł na gruźlicę w Warszawie. Natomiast no, to byli kaci, prawda? To byli ludzie. Może w ogóle nie powinniśmy stosować takiego określenia wobec nich. Człowieczeństwo, prawda, nie wiem, czy przynależy im, prawda, ich konstrukcji. Bo oni strzelali w tył głowy właśnie. Piotr Śmietański, kat Mokotowa, zastrzelił tą metodą, właśnie taką samą metodą, jaką zabijano w Katyniu. Prawda? Identyczna metoda sowiecka katyńska, strzał w tył głowy. Prawda? Tak zginęli w Katyniu, tak ginęli na Rakowieckiej w Warszawie i w innych katowniach Polski. Więc to jest też przyczynek do tego, jak traktować ten system, prawda? Jaka to była Polska, prawda? Skoro metody były sowieckie. I ten Śmietański uśmiercił wiele osób, wielu naszych bohaterów, Pileckiego, Łupaszkę w ten sposób załatwił, tak? Cały czwarty zarząd Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość w ten sposób zginęło, prawda? Potraktowano ich w sposób haniebny, prawda? Po prostu w piwnicach więzienia właśnie tym strzałem w tył głowy. Często nawet oni nie zdawali sobie do końca sprawy z tego, no bo było wyprowadzenie z celi, prawda? Pchał przed siebie tenże Śmietański właśnie na przykład Pileckiego. I ja byłem w tym na Rakowieckiej nie tak dawno. I pokazywano mi miejsce, nie akurat Pilecki, trochę w innym miejscu został rozstrzelany, prawdopodobnie w takim budynku na dziedzińcu, w dawnym budynku kotłowni. Natomiast wielu zginęło w piwnicach 10 pawilonu od tego strzału w tył głowy i schodzili na dół, prowadził wąskim korytarzem tenże Śmietański, prawda, więźnia. I potem jest takie zejście, trzy schodki w prawo. I on go tam popychał i wtedy strzelał. Także ten więzień nawet, prawda, no, tego momentu nie mógł przewidzieć, prawda, że w tej chwili on zginie. To było jak gdyby z zaskoczenia. Prawda. To się oczywiście na różne sposoby odbywało. Jak Państwo widzieli spektakl telewizyjny o Ince, Danusie siedzi głównie, to zupełnie inaczej wyglądało, był pluton, prawda, egzekucyjny. Który też nie chciał strzelać i musiał Inkę dobijać, prawda, poruczniku B. Natomiast jeszcze jeden drobiazg, ale wydaje mi się istotny. Jak trzeba uważać na tę dokumentację ubecką? Ponieważ na protokole rozstrzelania
rotmistrza Pileckiego też jest napisane, że był pluton egzekucyjny i plutonu. Ale plutonu nie było, prawda? Był tylko ten Piotr Śmietański właśnie. Także no, powtórzę, metoda sowiecka katyńska, która powinna nam dawać wiele do myślenia, prawda? Jaka to była Polska. Drodzy Państwo, ja w książce piszę nie tylko o tych oficerach, tak zwanych oficerach śledczych i ubecji właśnie informacji wojskowej. Można postawić tezę, że informacja wojskowa była jeszcze bardziej brutalna. Tak? To jest oddzielna sprawa, nie będziemy się teraz tym zajmować. Ale to była ta instytucja stricte sowiecka, tak wymyślona, skonstruowana, zaszczepiona na polski grunt przez Sowietów. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na kolejny szczebel tejże machiny zbrodniczej, czyli na tak zwany wymiar sprawiedliwości tamtych czasów. Bo często się ogranicza właśnie zbrodnie stalinowskie tylko do tych tępych, prawda, ubeków, prawda, którzy bili, wyrywali włosy, kazali siadać na odwróconym stołku i tak dalej. A zapomina się o tym, że ten system by nie działał w ogóle, gdyby nie olbrzymia rzesza prawników albo ludzi przysposobionych do tego zawodu przez komunistów. A to jest grupa pomijana, a pomijana oczywiście nie bez powodu, ponieważ jak Państwo pamiętają słowa osoby mi zresztą bliskiej, którą bardzo cenię, ale w tym miejscu się pomylił, czyli profesora Adama Strzembosza, który rzekł kiedyś, że nie trzeba rozliczać, nie trzeba oczyszczać wymiaru sprawiedliwości, bo on sam to zrobi, on się sam oczyści. No to oczywiście było totalne nieporozumienie, tak? Profesor w swojej dobrotliwości, prawda, niestety się pomylił. No, oczywiście cały salon mu przyklasnął wtedy. No właśnie, skoro mówi to Strzembosz, to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Zostawmy ten cały aparat stalinowski w spokoju. No, ale oczywiście nie można zostawić tego aparatu sądowego w spokoju, ponieważ to są osoby, między innymi na okładce jest pani Wolińska, tak, czy pan Michnik. Wolińska prokurator, Michnik Stefan, brat przyrodni Adama, znanego Państwu zapewne. Dosyć wpływowa postać dzisiejszych czasów. Przepraszam, dzisiaj może trochę mniej, ale na początku lat 90. to on właściwie sprawował rząd dusz w Polsce. A jego braciszek, szanowny, stalinowski sędzia wojskowy Stefan Michnik, orzekł przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście kar śmierci, niektórych wykonanych, drodzy Państwo. Ten człowiek posłał do piachu po prostu parę osób, tak? No, trzeba tak to nazwać. On ma na sumieniu po prostu konkretne nazwiska. No? Tak samo pani Wolińska. Można oczywiście powiedzieć, że ona jest niewinna, tak jak twierdzi na przykład Ryszard Bugajski, reżyser. Prawda? Że ona, ja się kiedyś spotkałem, bo twórca, kojarzą Państwo, tak, Bugajskiego, twórca Przesłuchania, twórca filmu Generał Nil, twórca w końcu sztuki o rotmistrzu Pileckim. Prawda? Podczas jakiegoś publicznego spotkania spytałem kiedyś Bugajskiego, a dlaczego w pana filmie o generale Nilu nie ma pani Wolińskiej w ogóle, Heleny Wolińskiej, tak? Albo, i powiedział tak, albo ona tam nic nie znaczyła, ona nie miała nic do powiedzenia, nie odegrała żadnej roli w tej sprawie. Oczywiście, no to jest kłamstwo, tak? No trzeba nazywać rzeczy po imieniu, co staram się robić i mówiąc, i pisząc ciągle. Pani Wolińska aresztowała generała Fildorfa. Prawda? Bez tego aresztu, bez tej sankcji prokuratorskiej, no on by ostatecznie, prawda, nie został skazany i stracony. Więc jak można mówić, że ona jest niewinna? Prawda? Ona następnie przedłużała to tymczasowe aresztowanie,
generała Fildorfa. A przedłużała dlaczego? Ponieważ to nie jest tak, że ona była jakąś księgową, że ona prowadziła działalność buchalteryjną, prawda? Nic nieznaczącą, że jak gdzieś tam się podpisała na jakimś dokumencie. No? Te jej podpisy, te jej aresztowania skutkowały konkretnymi działaniami wobec Fildorfa, a przedłużała tymczasowe aresztowanie dlatego, ponieważ Fildorf się nie przyznawał do winy i bezpieka potrzebowała więcej czasu, żeby postarać się z niego wydobyć to po prostu. Tak? Ona działała w ścisłym porozumieniu z Urzędem Bezpieczeństwa. Prawda? Jeżeli ktoś mi mówi, że taka osoba jest niewinna, prawda? No to albo taka osoba jest naiwna, albo stoi za tym cel jeszcze jakiś, prawda? Otóż tutaj jest też drugie dno niestety w tych wszystkich sprawach właściwie związanych z sędziami i prokuratorami, ponieważ niewygodnie jest mówić o ich zbrodniach, ponieważ bardzo często jest tak, że te osoby później działały w PRL-u jako wybitni adwokaci, jako wybitni radcowie. Byli w tym systemie cały czas, a bardzo często ich dzieci dalej zasiadają, tylko że w wymiarze sprawiedliwości III Rzeczpospolitej. Tak? Pierwszy lepszy przykład z brzegu, drodzy Państwo. Dwóch panów Kryże. To świetnie obrazuje właśnie, jak gładko wymiar sprawiedliwości, wymiar bezprawia PRL-owskiego przeszedł do dzisiejszych czasów, nierozliczony, nieosądzony w żaden sposób. Tak? Andrzej Kryże, niestety wiceminister sprawiedliwości w rządach pisowskich, prawda? Zastępca Zbigniewa Ziobry, co mnie po prostu tąpnęło wtedy, prawda? Jak to się mogło zdarzyć. Roman Kryże, wybitny oprawca w todze, wybitny morderca sądowy, bo tak tych ludzi trzeba nazywać, prawda? Byli mordercy właśnie, którzy bili, ale byli też mordercy w systemie sprawiedliwości właśnie, tak? Jeżeli ktoś oskarżał na przykład prokurator Czesław Łapiński, który oskarżał Pileckiego i mojego tatę, żądając kary śmierci, a jest mordercą sądowym, prawda? Bo on na podstawie spreparowanych zupełnie dowodów, prawda, domagał się wyeliminowania tych ludzi. W imię interesu politycznego. Tak samo sędzia Jan Chryckowian, który wydał wyrok śmierci na Pileckiego, jest mordercą sądowym. Prawda? Ponieważ na podstawie tego oskarżenia i tych wymyślonych w dużej mierze, prawda, przewin, w wyniku tego Pilecki został stracony. Prawda? A pan Roman Kryże, wielu naszych bohaterów posłał na śmierć. Mówiło się o nim, że ma swój prywatny cmentarzyk na Powązkach. Prawda? Na Powązkach Wojskowych, tam gdzie jest ta łączka, prawda? Tam gdzie się odbywają teraz ekshumacje. I żeby było jeszcze ciekawiej, drodzy Państwo, to Roman Kryże ma pomnik tuż obok. Dwie dosłownie alejki za łączką. Tak? Także to jest też tragiczne miejsce, ta łączka, bo tam leżą obok siebie leżą oprawcy, z tym, że z tą różnicą, że oni od początku mieli, prawda, piękne groby i wiadomo było, gdzie oni spoczywają, a obok leżą ich ofiary zrzucone, znowu tak jak w Katyniu, po prostu do dołów śmierci. Tak? To nie są przecież groby ich, prawda? Oni byli transportowani z Rakowieckiej i zrzucani po prostu jeden na drugiego do wykopanego dołu, prawda? I teraz oni byli odkopywani właśnie tam na tej łące, prawda? Także no, ja ilekroć jestem na tych Powązkach wojskowych, no to niestety zanim dojdę na łączkę, to muszę przejść przez kwatery bardzo często właśnie tych wszystkich Bermanów, Fejginów, prawda? Tam Julia Brystygier leży, właśnie ten Kryże. Sędziowiec procesu Pileckiego, Józef Badecki, tam leży. Ten Łapiński właśnie tam leży, prokurator, główny oskarżyciel, prawda?
Świeże groby są również oficerów, tych tak zwanych oficerów śledczych z Rakowieckiej, no więc straszne, straszne historie, prawda? A ponieważ żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, to również na powązkach wojskowych zapewne spocznie towarzysz Jaruzelski, prawda? Bo to i to w Walei jeszcze Zasłużonych, no bo tam jest jego miejsce, prawda? On jest do dziś honorowany przecież przez polskie państwo, prawda? I przez najwyższe czynniki naszego państwa. Więc on pewnie też tam, a ma swoją, to oczywiście jest opowieść na kolejne spotkanie, powiedzmy, prawda? Powiedzmy też to wprost i bardzo mocno, że to było jakby wpisane w system, że nie tylko mordowano ludzi, ale od razu próbowano zabić pamięć o nich. I właśnie to jest straszne, że do tej pory bardzo trudno tę pamięć społeczeństwu przywrócić. Na Podhalu niedawno doszło do lokalnej histerii, kiedy próbowano odsłonić pomnik ognia. Dlatego, że ta preparowana prawda z archiwów ubeckich, czy z fałszywek ubeckich, bardzo mocno zapadła tam w pamięć społeczności lokalnej. I ci ludzie właściwie, wiadomo, czy tam jeszcze oczywiście Kuroń dołożył do tego swoje 3 grosze, pracując nad tą pamięcią w jednej z publikacji. I ci ludzie miejscowi nie wiadomo dlaczego mówią, boimy się tematu, bo on jest kontrowersyjny, on wzbudza złe emocje, jeśli mowa o ogniu. Natomiast tego tematu się nie bada, mimo że niedawno powstała świetna książka Maćka Korkucia z IPN-u krakowskiego, która no, stawia to wszystko na nogi. Ale to jednak jest bardzo trudny i długi proces, a dostęp do tych mediów głównego nurtu, gdzie takie prace, do którego takie prace się nie przebijają, a możemy stawiać tylko pytanie, dlaczego się nie przebijają. No, sama odpowiedź po tych pańskich wypowiedziach się nasuwa. To też jakby jest wpisane w system III RP. I tym bardziej to smutne, że o wszystko trzeba tak mocno walczyć, kiedy niejako powinno o to zabiegać państwo, a państwo dziwnym trafem tego nie robi, czyli nie spełnia jednego z podstawowych swoich obowiązków. Drodzy państwo, no, Trzecia Rzeczpospolita, obecne nasze państwo, umywa ręce oczywiście, ponieważ jest kontynuacją tamtego systemu, tak? No to jest najprostsza z możliwych odpowiedzi, tak? Jesteśmy tak w zasadzie, jeśli spojrzeć na to, co się dzieje w różnych dziedzinach życia, prawda? Ja sądzę przede wszystkim po tych sprawach historycznych i o stosunku do oprawców i do ofiar, prawda? Że to jest kontynuacja właśnie w dużej mierze tamtego systemu, ponieważ tak, z jednej strony oprawcy nie zostali osądzeni, prawda? My mówiliśmy o procesie Humera, to jest właściwie chlubny wyjątek. Jeśli chodzi o tych sędziów i prokuratorów, to żaden nie został skazany na jakikolwiek wyrok. Bo sam fakt, że IPN wystosował akt oskarżenia, jeszcze oczywiście nie wystarcza, tak? I dobre chęci, i zaangażowanie prokuratorów tejże placówki. Przecież te sprawy trafiają potem do sądu. Prawda? I sądy, było kilka spraw tychże stalinowskich sędziów i prokuratorów, każda z nich zakończyła się niczym po prostu, tak? Sądy uznały, że nie ma żadnej winy. Szczególnie kuriozalny taki przykład. Było to wobec właśnie Stefana Michnika, bo sąd, drodzy państwo, trzeciej niepodległej, wydawałoby się, w pełni wolnej III Rzeczpospolitej orzekł, że sędziego Michnika chroni, uwaga, immunitet sędziowski. No? Człowieka, który przez 50 lat nie jest sędzią, który był następnie, po tym jak uciekł sobie do Szwecji, tak, bo tam dostał pracę i schronienie, był bibliotekarzem na Uniwersytecie w Uppsali. No? A dzisiaj jest zapewne super sympatycznym starszym panem, emerytem, któremu państwo szwedzkie płaci też odpowiednie pieniądze. Zapewne jest
bardzo sympatycznym i kochającym dziadkiem, prawda? I uprawia sobie ogródek razem z żoną. I nie jest żadnym zbrodniarzem komunistycznym, prawda? Tylko jest obywatelem, szanowanym obywatelem innego państwa, prawda? I nasz sąd mówi, że immunitet sędziowski ochroni. No to przecież to jest kpina w żywe oczy. No jaki, o czym my w ogóle mówimy, tak? No to, ale to świadczy właśnie o tym, że o tej kontynuacji, tak? Sędziowie dzisiejsi nie będą skazywać swoich kolegów z przeszłości, bo to jest po prostu ciąg dalszy tego, co mieliśmy, prawda? Wiadomo, że stalinowcy już nie orzekają w sądach, bo są za starzy, w dzisiejszych sądach, ale na przykład sędziowie stanu wojennego, no to kilku byśmy, albo kilkunastu, albo kilkudziesięciu byśmy znaleźli w tych sądach. No? Jak również właśnie dzieci tychże oprawców. No więc niestety konotacje rodzinne, a także środowiskowe, no? Solidarność sędziowska powodują, że ci ludzie nie będą nigdy w dzisiejszych warunkach, dzisiejszej Polski, platformy i tego wszystkiego, że ci ludzie nie będą po prostu nigdy osądzeni. No to jest smutna konstatacja, ale tak jest. Tak? Zbrodniarzy komunistycznych nie dosięgnie ręka sprawiedliwości w żaden sposób, a jeszcze właśnie mają te uposażenia. Prawda? Więc to jest z jednej strony stosunek właśnie naszego państwa do zbrodni, a z drugiej strony stosunek do ofiar. O, proszę zwrócić uwagę, jedna kwestia, o której mówił pan Bogdan, to jest zabijanie pamięci. Prawda? Rzeczywiście było tak, że najpierw zabijano bohaterów, a potem zabijano skutecznie niestety pamięć o nich. Nie wolno było mówić nawet o Pileckim, tak? A co dopiero powiemy na przykład o tych bandytach, prawda, leśnych. A, oni byli jeszcze gorsi, prawda, dla władzy. Czy o na przykład narodowcach, tak, którzy też wyjątkowo im się dostało. No bo działacze polityczni, no to jeszcze, prawda, jakaś, można powiedzieć, że oni byli dla władzy, znaczy oni też, oczywiście byli też wrogami śmiertelnymi, ale jeszcze większymi właśnie byli ci, którzy z bronią w ręku chcieli tą władzę obalić, prawda? Wszystkie te szwadrony właśnie, upaszki oddziały zapory, prawda? Sojczyńskiego, Warszyca, no, masę było przecież tych oddziałów, prawda, tej drugiej konspiracji zbrojnej. No. Stosunek właśnie do nich, a także do ich rodzin, też niestety świadczy o kondycji naszego państwa. No bo przez 23 lata nie udało się przywrócić im honoru, moim zdaniem. Nie udało się wprowadzić tych ludzi do panteonu naszych bohaterów narodowych. Oni cały czas są właściwie deprecjonowani, oni są pomijani, oni są ośmieszani. Wystarczy znowu spojrzeć na pewną gazetę brata stalinowskiego sędziego. Co ta gazeta wyrabia cały czas z naszą świadomością? Co wyrabia również w związku z 1 marca, czyli powołanym nie tak dawno świętem żołnierzy wyklętych. 1 marca, rocznica stracenia na Mokotowie tego 4. zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Szczęśliwie to święto mamy. Ale co wypisuje Gazeta Wyborcza? Niejaki Seweryn Blumstein pisze, ja przepraszam, że ja przywołuję te prawda, i tę gazetę, i te nazwiska, ale no, niestety nie da się inaczej. Przeczytałem z przerażeniem jego tekst na rocznicę właśnie 1 marca, tak jakbym czytał tekst z roku 1947. To było dosłownie to samo. On nazwał wprost żołnierzy wyklętych bandytami, drodzy Państwo. Na dobrą sprawę za takie
za takie teksty powinien prokurator się nim zainteresować. No bo to jest, dochydzanie, szkalowanie narodu polskiego. No? Oczywiście nic takiego się nie stanie, ponieważ mamy czasy, postępowe, europejskie, więc, się z przymrużeniem oka patrzy na te, rzeczy, ale to jest działalność po prostu jednoznacznie szkodliwa, tak? Fałszująca, zakłamująca naszą historię. No? Bo jeżeli żołnierze wyklęci byli bandytami, to kim była druga strona? Tak? Bohaterami byli. Tak? To jest to samo pytanie, które wraca przy Kuklińskim zawsze. Jeżeli Kukliński jest zdrajcą, to kim jest Jaruzelski? Tak? No, bohaterem oczywiście. Bohaterem i tamtych czasów, i bohaterem naszych czasów. Prawda? To jest architekt dzisiejszej Polski. Jest współtwórca dzisiejszej Polski, prawda? Przy okrągłym stole on nam zafundował, nam właśnie taką rzeczywistość, w jakiej żyjemy. A to jest też człowiek, który po wojnie ma również zasługi, prawda? On zwalczał bardzo czynnie to niepodległościowe podziemie tych bandytów. Prawda? On dokonywał czystek, antysemickich czystek warii, prawda? Więc sam fakt, że ten salon go przyjął, że Adam Michnik go, prawda, no i nazwał człowiekiem honoru, jest, mówiąc prawdę, szokujące, prawda, no bo te środowiska bardzo dbają o to, żeby nie było antysemityzmu, prawda, a w przypadku Jaruzelskiego widać, są w stanie wybaczyć mu, prawda, ten straszny, najgorszy z możliwych grzech, jaki się może zdarzyć, grzech antysemityzmu, prawda. Ten człowiek, jak wiadomo, potem tłumił robotników, zabijał robotników na wybrzeżu. On w końcu jest architektem stanu wojennego, prawda? No i takich mamy właśnie bohaterów. Ja już kiedyś to mówiłem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne rozróżnienie. Z jednej strony mamy Wojciecha Jaruzelskiego, wyobraźmy sobie, prawda? Postawmy sobie z jednej strony, z drugiej strony Augusta Emila Fildorfa, Nila. I kto jest dzisiaj bohaterem? W przestrzeni publicznej, w mediach głównych, w TVN-ach wyborczych i tak dalej. No oczywiście jest nim Wojciech Jaruzelski, prawda? Generała Nila nie ma. Te publikatory, o których mówię, na ogół się nie zajmują takimi mało znaczącymi postaciami, prawda, które nic nie wniosły do naszej narodowej historii. Nie, ale zajmują się sztuką o Sławomirze Sierakowskim, bo o nim się już robi sztuki. To jest lider krytyki politycznej i na te przedstawienia państwo daje pieniądze z grantów i na wydawanie Lenina. Natomiast nie można zdobyć tych pieniędzy na film o bohaterach Armii Krajowej na przykład. No właśnie, drodzy Państwo, ale jeżeli się zastanowimy nad tym przez moment, kim jest jeden pan i drugi pan, no to ja, mówiąc prawdę, śmiem twierdzić, że jeden tylko z nich jest naszym bohaterem narodowym, prawda? Jest nim generał Fildorf, bohaterem, wobec którego nie mam żadnych wątpliwości, tak? Bohaterem walki z Niemcami, wybitnym dowódcą, niestety zgładzonym, powieszonym przez komunistów, tak? To był polski generał patriota. Ale kogo my mamy z drugiej strony? Mamy Wojciecha Jaruzelskiego, który moim skromnym zdaniem na miano polskiego generała w ogóle nie zasługuje. To jest generał sowiecki, to jest towarzysz generał Jaruzelski. No? Człowiek, który z Polską i z polskością walczył właściwie przez całe swoje życie. No? Ale on jest dzisiaj stawiany za wzór dzisiejszej Polski, a nie generał Fildorf. I to jest, też chyba dobrze opisuje nasze państwo dzisiejsze. Czy warto z tą myślą pozostać, z taką refleksją i dlaczego tak się stało i czy to jest rzeczywiście dobrze, że tak jest? Niezależnie od tego, co nam będą tłukli w TVN-ie, w TVP1, 2, w radiu jednym, drugim, w mediach,
Spróbujmy się oderwać od tej rzeczywistości medialnej i z taką refleksją pozostać. Czy Państwo chcieliby zadać autorowi jakieś pytania? To znaczy Pan zbyt łagodnie potraktował to, bo cała... Przepraszam. Cała rzecz polega... Staram się mówić jasno i klarownie. ...że Niemcy jak weszli, zaczęli rozdawać siódme grupy zniemczenia. Polderczelu, bo było 7 grup. Siódmą grupę mógł dostać Polak, Czech, Rosjanin, Francuz, każdy. I wojska rosyjskie jak weszły, to miały w magistratach dokumenty, kto był w Poldeutschery. I z Poldeutscherów robili potem sędziów, adwokatów, lekarzy. Cała elita do dzisiejszego dnia to są wnuki Poldeutscherów. Proszę pana, nie tak jak pan mówi, że to się z nieba wzięło. A ja niczego takiego nie powiedziałem. I na pewno nie z nieba, drogi panie. Ja bym się zadał. Tak to było, że oni mieli dokumenty, kto był podzielem siódmej grupy i z nim robili władzę ludową. Proszę pana, mama mi pokazała, mama moja, dwie osoby, które za to, że w czasie wojny z nadania Gestapo byli kierownikami pewnych zakładów i z Niemcami chodzili strzelać do przemytników, bo na Skawie była granica między Rzeszą, bo tu była Rzesza, a tam była generalna gubernia. I oni byli potem, ludzie im się w Oświęcimiu kłaniali głęboko. Bardzo dziękuję za ten głos, natomiast ja się przede wszystkim zajmuję stalinowcami, tak? To jest moja pasja, można powiedzieć. To inaczej, ponieważ, proszę pana, tak armii Andersa, jak doszedł do Palestyny, zdezerterowało około 30% żołnierzy, Żydów, tak, w drugiej armii, w pierwszej drugiej armii Kościuszkowca był rozkaz Stalina przyjmować obywateli polskich wyznania mojżeszowego. To nie jest tak, że tak dużo Niemcy nie zabili. Tu po II wojnie światowej to było troszeczkę Żydów. Reszta zostali wymordowani w bestialski sposób. Tylko oni przyszli z Kościuszkowcami. Ja zachęcam jednak do kupna książki, bo autor o tym wszystkim pisze. My o tym może nie mówimy, ale nie opowiadamy całej książki. Natomiast, przepraszam, ja mam do pana takie pytanie. Przepraszam, jeśli się można jeszcze odnieść do tego, co pan, chociaż krótko do tego, co mówił przedmówca. Oczywiście jest tak, skoro ten wątek poruszany, warto go poruszyć. To przynajmniej jeśli chodzi o ten wymiar sprawiedliwości, prawda, stalinowski, to on się składał właściwie z trzech filarów, można powiedzieć, podstawowych. Pierwsza grupa to są jeszcze przedwojenni prawnicy, niestety, którzy skończyli często renomowane uczelnie lwowską, wileńską, którzy się po prostu zaprzedali nowej władzy, właściwie dla pieniędzy, dla kariery. No, to jest ci ludzie potem byli też, różne były ich losy, wielu zostało odsuniętych, no bo nie spełniali kryteriów klasowych. Drugą grupą, o której trochę mówiliśmy, to jest, i tutaj należy do niej Stefan Michnik, to jest grupa przysposobionych do zawodu właśnie, po przyspieszonych kursach prawniczych. Ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z prawem, no zostali przyuczeni do tego, żeby skazywać właśnie tych polskich patriotów. Dużą grupę, to jest trzeci filar, stanowili też często prawnicy pochodzenia żydowskiego. To jest bardzo duża rzesza tychże sędziów i prokuratorów. Wystarczy spojrzeć na nazwiska, prawda?
jakie tam się pojawiają. Ja z przerażeniem, drodzy Państwo, przyjrzałem się sprawie Pileckiego bardzo dokładnie, wszystkie szczeble prokuratorskie, no bo mówiliśmy o aresztowaniu, prawda, potem proces, potem ktoś też nadzorował egzekucję, prawda, no to było tych prokuratorów samych, w jednej sprawie było wielu, podobnie jak sędziów. I w sprawie Pileckiego, no główne skrzypce grali w mordercy sądowi pochodzenia żydowskiego, tak? Był taki jeden pan, który był ważniejszy nawet od, chociaż był wice tylko, to on był ważniejszy od naczelnego prokuratora wojskowego. Naczelnym prokuratorem wojskowym był Stanisław Zarakowski, który zresztą zmarł na początku lat 90., ciesząc się dobrym zdrowiem i pewnie też emeryturką. Natomiast jego zastępcą był Henryk Hersz Podlaski i on właściwie był trząstą prokuraturą wojskową i on zawiadywał sprawami szczególnej wagi, a sprawa Pileckiego do takich właśnie została zaliczona. Prawda? Więc oczywiście nie możemy pomijać tego wątku, tak? Że wśród morderców sądowych no, wielu mamy przedstawicieli właśnie mniejszości sprowadzonej ze wschodu, tak? Ale na czym polega ten mechanizm moim zdaniem, tak? Helena Wolińska na okładce, prokurator wojskowa, kiedyś powiedziała znamienne słowa, że ona nienawidzi Polaków. Ponieważ ci ludzie, ten aparat był budowany właśnie z osób, które z polskością nie miały nic albo niewiele, prawda, wspólnego. Na tym polegał też sukces tego, prawda, tego systemu, że to nie było tak, że Polak, że Polak przeciwko Polakowi stawał, prawda, tylko bardzo często przeciwko Polakowi stawała osoba do pochodzenia żydowskiego, która się przyznawała zresztą do tego, prawda, jakie są jej korzenie i że właśnie polskość jest abstrakcją, jest czymś, co trzeba zwalczać i tępić. Ja przepraszam, ale to jest spotkanie z autorem, a prosiliśmy o pytanie. Bardzo duża część Żydów lokowała pieniądze w rublach albo w markach niemieckich. Potem skończyła się wojna, pierwsza wojna światowa, zostali dziadami. Tylko współpraca z okupantem dawała im zyski. I Polska nie pasowała od samego początku. Bogaci wyjechali, a biedota żydowska została, bo nie miała pieniędzy. I to również robili po II wojnie światowej, proszę pana. Dobrze. Natomiast mam pytanie, czy zbiera pan książkę na bestie PiS? A będą bestie PiS, tak? I to będą niedługo. Będą niedługo. Aż się prosi. No właśnie, drodzy Państwo, to jest... Ja się zastanawiam, jaka bestia, jakiej głowie się uległo coś takiego, żeby naszych zmarłych chować wody bez dbania nawet o tożsamość. No, prawda? No chodziło o totalne zniszczenie po prostu. To wpisane w system było. To było wpisane w system. To się stało niedawno. Teraz. Ja pana rozumiem, dokładnie. No cóż, no, pewne metody są charakterystyczne dla naszego przyjaciela ze wschodu, prawda? Nie, no to jest oczywiście dowcip, no co za przyjaciel, tak? To jest, nie zmieniają się pewne nawyki, prawda, wschodnie, no i one też są obce naszej kulturze, prawda? Oni tak robią, bo tak mają, ale też pewnie celowo niektóre rzeczy robią, żeby tak jak robili kiedyś. No, taki krótki komentarz. Ale pytajmy autora, nie wygłaszajmy opinii, bardzo proszę, bo aż tyle czasu nie mamy. Pan Wiesław Czernik. Ja bym może zmienił aspekt tego spotkania. Mianowicie na wyższe piętro, bo mnie interesuje taka rzecz, tylko muszę nakreślić. Mianowicie zapewne pan tę dewizę Józefa Mackiewicza wyznaje, tylko prawda jest ciekawa i w tym
duchu Pan tą pracę ogromną robi, wnosi, wzbogaca tą wiedzę o tej całej tragedii. Bo chociażby Pan opisuje bestie, słusznie Pan powiedział, że ofiary są, ofiary, ci bohaterowie są znani, bestie nie. I słusznie. Natomiast czy chciałem się dowiedzieć, czy Pan przewija się pytanie, no dlaczego generał Fildor, prawdziwy bohater, jest, prawda, no nie ma mu, nie jest oddana mu właściwe honory, a sowiecki generał Jaruzelski jest honorowany, prawda, czyli absurd w naszej rzeczywistości. Oczywiście trzeba taką pracę, żeby odkłamywać rzeczywistość, to jest bardzo trudny proces, ale czy w tym procesie, uważa Pan, nie jest za mało doceniona walka w sferze metapolityki, gdzie zwycięstwo, gdyby odnieść nad lewactwem panującym właściwie w świecie w tej chwili, zbyt małą rolę się przykłada do semantyki. Tu mam dwa przykłady. Dlaczego nie zawalczy się o to, że się pozostawiło nazwę narzuconą żołnierze wyklęci, co ma pejoratywne, zwłaszcza dla zwykłego człowieka, bo przecież walka jest o rząd dóbr. Co z tego, że my tutaj w gronie elitarnym, można powiedzieć, my się rozumiemy, co znaczy wyklęta, ale zwykłego człowieka inaczej brzmi niezłomny, on to odbiera, prawda? Czemu nie zawalczono, żeby jednak przeciwstawić się tej narzuconej, złej uważam, nazwie tych bohaterów wyklęci. Druga sprawa, dlaczego tak honorujemy tę trzecią Rzeczpospolitą? Państwo, które tutaj kilkanaście razy Pan pokazywał, co to za państwo, jeśli tak, prawda? Bardzo słusznie Pan napiętnuje to państwo, które dopuściło do takich absurdów, do tego, że tak sobie żyją ci oprawcy w tym państwie. Dlaczego honorujemy ją tą nazwą Trzecia Rzeczpospolita, a nie, jak to słusznie uważam, że bardzo pomysłowo nazwał dzisiaj w Polsce po okrągłostołowe. Ja już więcej nie będę mówił o Trzeciej Rzeczpospolitej, tylko w Polsce po okrągłostołowe. O, jeśli chodzi o... Dlatego dałem dwa przykłady. Zawalczyć w metapolityce i w sferze semantyki, prawda? Tu jest. Moim zdaniem no to jest problem olbrzymi, no bo kto ma walczyć? Kto ma walczyć? Profesorowie. Profesorowie w większości są, że tak powiem, skażeni dawnym systemem. Jak przyszła sprawa lustracji na uczelniach, proszę zauważyć, że jaki był wrzask, jaki był krzyk, że nie wolno, to jest sprzeczne z cywilizowanymi metodami, prawda? To jest antyludzkie wręcz podejście. Jak można tak wracać do tych spraw? No, siły są moim zdaniem w tej chwili bardzo wątłe, żeby się przeciwstawić państwu, które właśnie nie realizuje podstawowych zadań, właściwie wszelakich, jeśli chodzi o zarówno sprawy egzystencji naszej, jak i sprawy pamięci, prawda? Dopóki to państwo się nie zmieni, jego tak zwane elity, no to ja tutaj nie za bardzo widzę jakieś rozwiązanie. Tak będziemy brnęli niestety dalej w ten system właśnie, który raz, że można nazwać spokojnie PRL-em bis, a dwa, rzeczywistością postsowiecką, postkolonialną, tak? Polska, PRL był kolonią sowiecką, tak? I my niestety jesteśmy państwem postkolonialnym w dużej mierze. Tak jeśli chodzi o struktury państwowe, jak i o mentalność, tak? Niestety wielu nas ten system spustoszenia nieodwracalne, prawda? Zrobi, prawda? Że my cały czas mentalnie tkwimy w tamtej rzeczywistości. Wystarczy spojrzeć na różne sondaże, prawda?
na tęsknoty za PRL-em, prawda, że wtedy jednak było sprawiedliwiej, prawda, wtedy było uczciwiej, wszyscy mieli porówno, a teraz jest strasznie, prawda, no bo jest ta, jest ta demokracja, ten kapitalizm, to jest okropne. Ale wracając do spraw semantyki, to ma pan rację, że tych żołnierzy niepodległości, to albo właśnie tak nazywajmy, żołnierzami niepodległości, powinniśmy ich nazywać żołnierzami niezłomnymi, bo oni rzeczywiście tacy byli, bo nie złożyli broni, prawda, walczyli dalej, mimo beznadziejnej sytuacji, jak mówiliśmy, ale niestety tu jest pewna pułapka też, bo oni w moim mniemaniu cały czas są wyklęci, tak? Bo właśnie my możemy, prawda, między sobą mówić, że oni są niezłomni, natomiast tak większość naszego społeczeństwa nie podchodzi do tych spraw, prawda? Ponieważ właśnie nie wracamy do naszego nieszczęsnego państwa, państwo ich nie przywraca do powszechnej świadomości i w związku z tym oni niestety pozostają żołnierzami w dużej mierze wyklętymi. Jeżeli ja widzę, znowu powołam się na ten przykład 1 marca, czyli rocznicę żołnierzy wyklętych, czy większość Polaków, drodzy Państwo, miała jakąkolwiek możliwość dowiedzenia się o tym świecie? Nie. Nie było tego w telewizji, nie było tego właśnie w jednej, jeden, drugi kanał, trzeci, prawda, publiczna telewizja, wydawałoby się, no, obowiązek, prawda, informować o święcie świeżo, co skonstruowanym, tak, mieliśmy drugą rocznicę w tym roku. Ale no? Było. Troszeczkę. Nie, na kulturze było cały czas. Na kulturze, no właśnie, a w kanałach informacyjnych ja bardzo, bardzo doceniam, tak, ale... Ale kanały informacyjne, to one tutaj, prawda, głównie jednak odpowiadają za przekaz, tak? To, co się znajdzie w wiadomościach czy dzienniku, prawda, to jest informacją, tak? Dla większości ludzi, prawda? I śmiem jednak twierdzić, że no jeżeli były, no to były to zdawkowe bardzo informacje, tak? Telewizje prywatne w ogóle. Główne dzienniki w ogóle. A więc jak my możemy mówić o tym, że my mamy nowe święto, Dzień Żołnierzy Wyklętych, skoro nikt właściwie, albo większość po prostu nie ma o tym zielonego pojęcia, tak, że takie święto jest. No i jeżeli już to święto zostało przywrócone, a przywrócone zostało tylko dzięki jednej, właściwie dwóm osobom, czyli Lechowi Kaczyńskiemu i Januszowi Kurtyce, to są dwaj twórcy tego święta, dzięki nim ono w ogóle się pojawiło, a obecny prezydent no, chyba nie miał wyjścia i musiał już to podpisać, bo byłoby trochę niezręcznie, głupio, prawda? Jakby już zupełnie odrzucił tę tradycję, no więc mamy to święto, tak? Ale dla mnie to jest sprawa na papierze właściwie, tak? W dzienniku ustaw mamy to święto, prawda? Za wyjątkiem kibiców Śląska Wrocław. Za wyjątkiem kibiców Wrocław. Naszej strony też. Tak? A no właśnie. Nie no, są oczywiście środowiska, które to kultywują i chwała im za to, prawda? Natomiast w tym roku, w marcu, doszło do tego, że państwo tak wspaniale spełniało swój obowiązek edukacyjny, informując o tym święcie, że powstał oddolny komitet upamiętnienia żołnierzy wyklętych pod kierownictwem profesora Jana Żaryna, prawda? Skupiający szereg organizacji, które, właśnie ja mówię o Warszawie, prawda? Skupiający szereg organizacji harcerskich, niepodległościowych, różnych innych, które po prostu były obecne we wszystkich miejscach w Warszawie związanych z żołnierzami wyklętymi, głównie niestety z ich kaźnią, prawda, tam gdzie zostali zamordowani, czyli wszystkie siedziby bezpieki, prawda, nie tylko centrala na Koszykowej czy Rakowiecka,
ale też powiatowe urzędy, prawda, wojewódzkie i tak dalej. I tam wszędzie byliśmy, ja też tam brałem w tym udział. A co zrobiło nasze państwo z tym świętem? Raz, że nie poinformowało należycie, to właściwie Bronisław Komorowski poszedł złożyć kwiatek na Rakowiecką i na tym się skończyło, prawda? Jeszcze jakiś był jubel dla wybranych na Zamku Królewskim. Prawda? A więc co to jest, drodzy państwo, jaka to jest dbałość o naszą pamięć historyczną? To święto nie wróci do świadomości publicznej, powszechnej, jeżeli to będzie tak traktowane, prawda? Jako zło konieczne właściwie, tak? Jest święto, którego nie ma praktycznie. Nic nie zastąpi aktywności państwa. Ja, kończąc to spotkanie, bo jednak czas już jest po temu, chciałbym przy tej optymistycznej myśli pozostać, że jak się nie da od góry, to trzeba innym sposobem i od dołu, i w mniejszych grupach. Są różne inicjatywy, niech one się łączą, bo pewnie gdzieś tam się połączą. Ludzi zainteresowanych tym tematem, ludzi chcących samodzielnie myśleć i myślących samodzielnie, naprawdę nie jest tak mało. Mówię to już z własnego doświadczenia. Przed państwem jest plansza promująca projekt Pilecki. To jest akcja, którą żeśmy podjęli jakieś 3 tygodnie temu. Polega na publicznej zbiórce pieniędzy na dokumentalny film o Witoldzie Pileckim. Dziwne, ale o tej postaci dobrego filmu dokumentalnego nie ma. Są albo stare produkcje, które zawierają błędy, albo są archaiczne warsztatowo. Natomiast dobrego, solidnego, dużego dokumentu nie ma. Dziwne też to, że ani w telewizji polskiej publicznej, ani w agendach związanych z Ministerstwem Kultury, czy też z Ministerstwem Obrony Narodowej nie ma takiej inicjatywy, nie można na taką inicjatywę pozyskać pieniędzy. Skoro nie można, to nie załamujemy rąk. Spróbowaliśmy uruchomić publiczną zbiórkę z zezwoleniem Ministerstwa Administracji, czyli świadczącym o tym, że podlegamy kontroli, każda złotówka będzie dokładnie rozliczona. I proszę sobie wyobrazić, że odbieramy od paru tygodni naprawdę takie budujące sygnały, bo sami nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaka może być skala tego przedsięwzięcia. Znamy potrzeby, bo ten budżet jest dokładnie wyliczony. Na dzisiaj wpłynęło na nasze konto ponad 15 tysięcy złotych. Prowadzimy akcje nie w mainstreamowych mediach, bo do nich specjalnie dostępu z taką informacją nie będziemy mieli.